Moje gusta czytelnicze bardzo często się zmieniały w życiu. Zupełnie co innego fascynowało mnie wtedy, kiedy miałam 16 lat, 25, 30 czy 40. Teraz doszłam do etapu, w którym najbardziej fascynuje mnie relaksowanie się przy kryminale i zdecydowanie im poświęcam najwięcej czasu, co nie znaczy, że nie czytam innej literatury, ale kryminały na pewno dominują w moim repertuarze. To też wynika z trybu życia. To jest jeden z tych nielicznych gatunków literatury, który nie wymaga ciągu czytania. Książki o trudniejszej fabule z reguły wymagają większego skupienia i takiego dłuższego momentu na to, żeby przeczytać je właściwie w całości. To się udaje głównie na urlopie. Natomiast ja mam czas czasami 15 minut przed zaśnięciem, czasami pół godziny w samolocie. I tylko kryminał niesie w sobie taką prostotę przy całym zawikłaniu narracji, która pozwoli zawsze wrócić myślą szybko do punktu, na którym się skończyło i czytać dalej. Więc głównie czytam kryminały w tej chwili, bo na nic innego już nie bardzo mam czas. Właśnie próbuję dojść do ostatniego tomu przetłumaczego na polski Monsa Kalentofta, Piąta pora roku. Nic więcej na razie chyba nie jest przetłumaczone na nasze, i także za kilka dni skończę go i wtedy wrócę do paru pisarzy, których mam już przeczytanych w całości, ale w tym roku wyszły ich kolejne nowe pozycje, więc będę nadrabiała jakby zaległości. Nesbo przede wszystkim, nie przeczytałam jeszcze Syna. Od 3 lat nie używam książek papierowych do posługiwania się, że tak powiem, przedmiotem książka poznawania w temacie poznawania literatury pięknej. Książka papierowa ma dla mnie cały czas wielkie znaczenie, ale przede wszystkim tam, gdzie jest mi przydatna zawodowo. Jako historyk sztuki korzystam z literatury naukowej, a o historii sztuki nie da się pisać bez ilustracji. I papierowa ciągle ma tą wyższość nad elektroniczną, że pozwala śledzić oba toki narracji, werbalne i wizualne, równolegle. Myślę, że z czasem pojawią się książki, które ten problem rozwiążą, ale na razie tego jeszcze nie zrobiły. Natomiast wszystko, co się wiąże po prostu z samym przeczytaniem treści, zdecydowanie e-book. To jest pytanie o tyle trudne, że ten program składa się z kilkunastu priorytetów i takie wątki związane z nowymi technologiami są zatopione co najmniej w kilku priorytetach. Bo będzie to dotyczyło zarówno działań podejmowanych w dostępie elektronicznym i cyfrowym, przez łącza cyfrowe do zasobów, na przykład Polony, czyli biblioteki cyfrowej z darmowym dostępem do pozycji nieobjętych prawami autorskimi, jak i wyposażanie w nowoczesną technologię bibliotek publicznych w małych miejscowościach w ramach programów inwestycyjnych, jak i wreszcie szkoleń dla bibliotekarzy dotyczących posługiwania się katalogami i uczestniczeniem w bibliotek publicznych w programach jednolitego katalogowania książek. Jak Państwo wiedzą, odpaliliśmy całkiem niedawno też elektroniczny ISBN, czyli możliwość posługiwania się tym numerem i pobierania go przez wydawców, niezależnie od korespondencji z Biblioteką Narodową, która to kiedyś wydzielała na zeszyt, a teraz po prostu one się generują elektronicznie. No jest tych działań bardzo dużo, bo to jest ogromny program. Wysoki VAT na e-booki jest moją osobistą rozpaczą, ponieważ wierzę głęboko w to, że przy znacznie niższych kosztach jednak społecznych i ja nie mówię w tej chwili o czystej ekonomii, ja mówię o kosztach społecznych produkcji książki papierowej i książki elektronicznej, poczynając od lasów, które trzeba ściąć, żeby zadrukować papier. Przez ilość maszyn i energię elektryczną, którą trzeba zaangażować, żeby wydrukować i skleić książkę i ją oprawić. E-book jest tańszy, tańszy społecznie, tańszy dla ludzi. I ja mówię w tej chwili nie tylko o kosztach stricte wydanych pieniężnych, ale właśnie o tych kosztach ludzkich.
I dlaczego jest objęty wyższą stawką VAT-u? I wydaje mi się co najmniej niezrozumiałe, ale mam głęboką nadzieję na to, że w swojej nieskończonej mądrości Trybunał Konstytucyjny, który zajmuje się w tej chwili tą sprawą, znajdzie sprawiedliwe rozstrzygnięcie w tej kwestii. Raczej skłaniam się ku przekonaniu, że w dłuższej perspektywie wprowadzenie tej ustawy jest koniecznością. W każdym razie wszystko, co do tej pory wiem na temat rynku książki, zarówno z punktu widzenia wydawców, księgarzy, autorów, jak i czytelników, pokazuje, że te rozwiązania, które są stosowane już w Niemczech czy Francji, pokazują swoją skuteczność. Ale my mamy i trochę inny rynek w Polsce i mamy dużo niższy poziom czytelnictwa niż w krajach, w których taka ustawa już funkcjonuje. Mamy też niższy poziom zakupów książek. W związku z tym myślę, że trzeba najpierw przygotować grunt, podejmując te działania, które myśmy zaplanowali na 2015 rok w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To między innymi polega na zwiększeniu kwot przeznaczonych na zakupy dla bibliotek, tak żeby trochę ustabilizować tą sytuację i dopiero wtedy myśleć o wprowadzeniu tej ustawy. Ale myślę, że w dłuższej perspektywie jest niezbędna. Jestem w ogóle ostrożna w formułowaniu opinii na temat czytelnictwa, bo badania według takiej czy innej metodologii pokazują różne wyniki. To też trzeba być uczciwym tutaj. Ale tak naprawdę pytanie jest, co rozumiemy pod pojęciem czytam książki? Czy stosujemy jakieś narzędzia pozwalające stwierdzić, przeczytałem 10 stron pod rząd, czy przeczytałem 100 stron w roku? Bo te wszystkie pytania, które zadaje się gdzieś u początku takich analiz, już zawierają w sobie pewną niejasność, otwierającą pole do zapisu, że czytelnictwem jest na przykład czytanie gazet, magazynów, czytanie dokumentów, książek naukowych, dokumentów prawnych na przykład, czy wreszcie, no, nawet jak był taki przypadek kuriozalny, że w tym czytelnictwie mieściło się czytanie instrukcji obsługi do nowego sprzętu elektronicznego. Więc jeżeli tak naprawdę uznamy, że za prawdziwe takie stuprocentowe czytelnictwo uważamy sięganie po literaturę, piękną literaturę faktu, ale w każdym razie no, literaturę taką, którą towarzyszy nam niezależnie od życia zawodowego, to myślę, że po pierwsze nie jest w Polsce tak źle, a po drugie nie ma większej szansy na to, żeby było dużo lepiej, dlatego że kontakt z książką wymaga od czytelnika pewnego rodzaju wyobraźni. Kontakt słowny ze słowem ewokuje w jego umyśle pewne obrazy, pewne ciągi zdarzeń, wyświetla mu jakby film na jego tylko potrzeby nakręcony. I jeżeli ktoś posiada taką zdolność, i rodzi się z taką zdolnością lub ją w drodze edukacji będzie miał wykształconą, że będzie rzeczywiście potrafił ze słowa wyjść ku swojej wyobraźni, to zawsze będzie kochał książkę, całe życie. Natomiast jeżeli jest pozbawiony tego rodzaju wyobraźni, to nie ma takich narzędzi, które go zmusiłyby do czytania, bo dla niego zawsze to będą tylko ciągi czarnych znaków na kartce, które się składają w pewną treść, którą on oczywiście rozumie, bo tak został wyedukowany, ale która nie sprawia mu żadnej przyjemności, bo nie budzi w nim żadnych emocji, żadnych przeżyć. I jest na pewno jakaś bariera, która decyduje, że pewni ludzie są w stanie sobie taką wyobraźnię uruchomić, inni nie. I my możemy, walcząc o wzrost czytelnictwa, balansować w tej grupie dzieci i młodzieży, której jakby otwieramy oczy na te możliwości, jakie są w literaturze. Ale jeżeli komuś w porę tych oczu nie otworzymy, i on już ich właściwie nie ma potem szans otworzyć. Ja wierzę tak naprawdę najbardziej w rodziców czytających dzieciom. To, że czyta się komuś na głos tekst i pozwala się jego wyobraźni właśnie wyświetlić w swojej wyobraźni tylko ten jeden, jedyny film. Ja zawsze byłam rozczarowana ekranizacjami powieści, dlatego że
te filmy, które wyświetliły się w mojej głowie podczas lektury, były niedoścignione, jeżeli chodzi o sumę zdarzeń, urodę bohaterów, fantastyczność smoków, które się tam pojawiały. Żaden reżyser nie zdołał wyczarować, ani scenograf nawet, w części tego, co potrafił mi zawsze pokazać mój mózg. I myślę, że to tu leży tajemnica w czytaniu, tak naprawdę. Co nie znaczy, że nie czytają. Ale ja mam dziwne wrażenie, że ci doradcy od PR-u mówią im, że z książką sobie pogorszą wyniki. Czasami mam takie podejrzenia. Dlatego, że ja miałam okazję rozmawiać na temat kultury z wieloma członkami rządu w takich zupełnie prywatnych też sytuacjach. I jestem głęboko przekonana, że są ludźmi czytającymi. Natomiast jest różnica po prostu między czytać, a zdać się sfotografować na tle biblioteki. Nie wiem, w każdym razie ja takiej obawy nie mam, ponieważ bez przerwy coś czytam, a czytam z e-booka, w związku z tym nie widać, kto wydał to, co czytam. Nie widać, co pani czyta. Polscy autorzy w ostatnim dziesięcioleciu pokazali, że naprawdę potrafią pisać dobre książki. Kanoniczny dla mnie już w tej chwili jest oczywiście Krajewski i rzeczywiście ma w moim wyobrażeniu wybitny talent pisarski. Uwielbiam czytać Wrońskiego i też bardzo specyficzną prozę, ale to ze względu pewnie na rocznik, z jakiego pochodzę, Ćwierleja, który przypomina mi świat, jaki zapamiętałam z dzieciństwa, z wszystkimi jego absurdami. Jestem też bardzo dobrego zdania o wielu polskich pisarkach kryminałów. To są często młode kobiety, które napisały dopiero 2, 3, 4 książki. Oczywiście nie wiadomo, jak się to dalej rozwinie, czy starczy im pomysłów na następnych 20, ale zarówno Jodełka i jej Polichromia, a potem Kamyk i Grzechotka naprawdę mi się spodobały. Bardzo dobrze mi się czytały książki Fryczkowskiej, która ma talent do opisywania z dużymi szczegółami takich nietypowych środowisk. Na przykład Starsza pani wnika to akcja dziejąca się w środowisku emerytek dokarmiających koty. Więc ma takie niebanalne pomysły właśnie na osadzenie tego. Guzowski, książka w tytule jest Poliksena, to zdaje się, że tajemnica Polikseny. Dziejąca się w Troi na wykopaliskach archeologicznych też zrobiła na mnie całkiem sympatyczne wrażenie. Także myślę, że jest sporo polskich pisarzy współczesnych, którzy potrafią na bieżąco dostarczać nam świeży towar do skonsumowania w samolotach i w poczekalniach. No właśnie chyba dlatego, że jest to narzędzie poznania, ale takiego poznania, które dotyczy nie tylko świata informacji, ale także świata wyobraźni, emocji, przeżyć, postaw, stanów, ducha. Pozwala przeżyć cudze życia, pozwala doświadczyć cudzych doświadczeń. To jest jak mało który przekaz w ogóle docierający do nas, sposób na doświadczenie innego człowieka, jego myśli i uczuć. Tego nie da przecież ani film, ani muzyka, ani teatr. Tylko pisarze potrafią stworzyć świat, który wchodzi w najgłębsze zakamarki najbardziej pokrętnej duszy, którzy są w stanie zanalizować najdziwniejsze wydarzenia i którzy są w stanie właśnie pobudzić naszą wyobraźnię w taki sposób, żebyśmy przeżyli coś, co nie istnieje, doświadczyli coś, czego nie ma, byli gdzieś, gdzie nigdzie nie pojedziemy, a przede wszystkim jakby stali się częścią też przez te kilka godzin czy chwil lektury świata, którego nie znamy.